Witam Państwa, witam gości na naszej sesji. Widzę, że mamy kworum, zatem otwieram 42. sesję Rady Dzielnicy 16 w Wilczyce. Wobec braku uwag do protokołu z 41. sesji stwierdzam jego przyjęcie. Porządek obrad. Proponujemy ustalenie porządku obrad. Projekt macie Państwo przed sobą. W projekcie jest przedstawiony, tutaj jest wyświetlony projekt. Zarząd przygotował wnioski o wprowadzenie do porządku obrad. Rozpatrzenie projektu w sprawie opinii ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą budowa stacji paliw bez pawilonu obsługi, budowa wiatr nad odmierzaczami paliw na działce numer 16/2, 17/2, 18 obręb 8 Nowa Huta wraz z infrastrukturą komunikacyjną, budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego, placu manewrowego oraz miejsc rozwojowych na działce numer 16/2, 17/2, 18 obręb 8 Nowa Huta przy ulicy Okulickiego w Krakowie. Szanowni Państwo, dostaliśmy bardzo niedawno prośbę o ustosunkowanie się do tego projektu uchwały. Do tego projektu. I dlatego w trybie nagłym to wprowadzamy. Kto jest taki głos za? Czy jest głos przeciw? Nie widzę. A więc przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za wprowadzeniem tego punktu pod obrady dzisiejszej sesji? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Pan Kamil sobie trzyma ten długopis, bo chce się pochwalić. Już wszystko jest ok. Czyli jednogłośnie. Panie Małgosiu. Kolejny punkt. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii zawarcia umowy najmu lokalu zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków. Tutaj również dostaliśmy opinię. I dlatego jak mamy tylko opinię, to od razu wprowadzamy, nawet jak projekt nie miał czasu, że tak powiem, być na Komisji Zdrowia. To był głos za, głos przeciw. Nie widzę, a więc przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za wprowadzeniem tego punktu pod obrady dzisiejszej sesji? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Również nie widzę. Kolejny punkt. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu zasobu mieszkaniowego według druku nr 333. To jest dokładnie to, co powiedziałem wcześniej. Również... Nie, 32 jest wcześniej, a drugi jest 33. No dwa są, przepraszam. Dwa wnioski. Pierwszy druk miał 332, drugi jest 333, czyli to są... Teraz 332. Tak. To była opinia dla inwestycji. Tak. Pierwsza, przepraszam, to jest 30. Tak. 30. Tak. Nie mamy 31. Nie ma 31. Przepraszam. Jest 31. 31 zawarto umowy najmu. No tak, 31. 32. I też 33. Dwa lokale. Tak. Trzy lokale są. Trzy lokale. To przepraszam. Dobrze, teraz jest 32. 32. Przepraszam. Przepraszam, pomyliłem się. To był głos za. Głos przeciw. Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. To jest. To Pani i Panów Radnych jest za wprowadzeniem tego punktu pod obrady dzisiejszej sesji. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Trzeci jest podobny wniosek, druk numer 333. Traktujemy to mój głos jako głos za, czy głos przeciw. Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za wprowadzeniem tego punktu pod obrady dzisiejszej sesji? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw?
Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Również nie widzę. Czy są jeszcze jakieś punkty do wprowadzenia pod obrady dzisiejszej sesji? Nie widzę. Jest jeszcze taka propozycja, którą ewentualnie w trakcie sesji możemy wprowadzić. Będzie to ewentualna dyskusja na temat budżetu obywatelskiego. I wtedy, jeżeli będzie taka wola podjęcia dzisiaj uchwały w sprawie powołania komisji, to zrobimy przerwę i przygotujemy tutaj wprowadzenie tego punktu pod obrady dzisiejszej sesji i ewentualnie projektu uchwały. Czy są jakieś inne jeszcze uwagi? Nie ma. A więc ostatnim punktem porządku obrad będą oświadczenia i komunikaty.